Witam Was, moi drodzy, i o zdrowie pytam. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Wombolida. Jesteśmy na grobie Renusza, chcę sztukę z nim zapalić. I co? Wróciłem do domu, tam wiadomo, kładzik wypakowany, wszystko uporządkowane względnie. A ja co? Mieliśmy jechać do Muldrak i pojedziemy, tylko że w ostatniej chwili mi olśniło. No bo teraz tak, jeśli teraz pojedziemy do Muldrak, a jedziemy tirem, to na pewno spędzimy tam dłużej niż jeden dzień. Więc stracilibyśmy kuźwa znowu uprawy, nasz brokuł i pomidorki, a że już są w wysokiej fazie rozwoju, no to poczekamy. Ja też oczywiście postarałem się jakoś przedłużyć ten czas i tam chyba z dwa dni mi to zajęło, ale poczytałem tam wszystkie książki, które były względnie takie ważne, żeby trochę czasu zleciało. I co? A, jeszcze naszego tira, naszą bestyję, zrobiłem jej, a w sumie Wam pokażę, dorobiłem jej pancerz na co mogłem, także wszystko się świeci na zielono, elegancko jest. Bestia jest gotowa do drogi do Muldrak. Tutaj proszę bardzo, z jednej strony mamy siekierę zapasową w razie młot wyburzeniowy, bo też nigdy nie wiadomo. Z drugiej strony, nie wchodź, tylko tu otwieraj. Z drugiej strony mamy zapasową maczetę, mamy skapel w razie jakby trzeba szybę wyciąć czy coś. Mamy klucz doku, mamy klucz nastawny, mamy podnośnik, mamy łom, mamy karnister z dodatkową benzyną, mamy karnister na pustą benzynę. Także sądzę, że jesteśmy przygotowani na wszystko, ale jeszcze przez to, że musimy czekać, aż nam roślinki urosną, to wymyśliłem, że pójdziemy sobie na ryby. Złowimy sobie rybek trochę. Sprzęcik na rybki wziąłem. Tak jest, mamy rybę, mamy wszystko. Znaczy mamy, co ja mówię, rybę. Wędka, wszystko jest. Także idziemy sobie na razie na spokojnie na rybki. Złowimy sobie rybki. Miejmy nadzieję, że jak jutro już wstaniemy, to będziemy mieli nasze uprawy do zbioru. Miejmy nadzieję. Można też jeszcze w międzyczasie, zanim pojedziemy do Muldrak, bo jak mam być z Wami szczery, robi się gorąco na drodze dojazdowej i to robi się już taki syf gorąco. Zresztą odpalimy mapę, Wam pokażę, o co chodzi. Odpal mapę. Daj pauzę, jakby coś z krzaku wylazło. Natomiast, moi drodzy, tak, zombie na tej całej drodze się już pojawiły hordy. Znaczy hordy, już takie grupki po 5-6 sztuk, gdzie jestem naprawdę zaskoczony, ale przez to, że cały czas jeżdżę tą samą drogą, więc po prostu no ściągam je, chcąc nie chcąc, z tego względu, że tutaj, tu już nie przejedziemy, odtąd dotąd jest nieprzejezdne kompletnie. Już cała ta polna droga jest zarośnięta, dlatego tędy jeździmy. W przyszłości myślę nad czymś, nad jakimś planem, że tu będziemy czyścić, ale to na spokojnie. Na razie pójdziemy sobie na ryby. I jak nam jeszcze roślinki nie uchosną jutro, no to jeszcze przed wjazdem do Muldrak przejedziemy się i tutaj sobie wyczyścimy tą drogę. Znowu oczywiście, bo to już nie pierwszy raz. Zrobimy sobie tutaj czystki. Ale dobra, nie przedłużamy. Idziemy na ryby. Dobrze, mamy jeziorko obok. Weź tą maczetę. Albo dobra, nie będziemy strzelać. Maczetę wyciągnij w razie co. No to nigdy nie wiadomo. Już nawet muszę Wam powiedzieć, że są sztywni są w połowie naszej tutaj polnej drogi, kurde, do domu. Także jak mam być z Wami szczery, no to... Ale dawno nie czyściliśmy drogi, to też trzeba przyznać. Dobra, weź najpierw, kurczę, zostaw pułapkę na ryby. Dlaczego on czerwono wszędzie? Czekaj, czekaj, Anna, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dlaczego ja nie mogę rozstawić pułapki na ryby? Kurwa mać. Co jest? Why are you doing this to me? Kurde, specjalnie wziąłem tą pułapkę na ryby. No dobra, nie, to nie. To sobie chociaż połowie. Damy najpierw na drzewnicę. Dawaj, spróbujemy najpierw. Zobaczymy, czy coś się uda. No i tak to, moi drodzy, leci, kurde. Umiejętności tu już stolarstwo, dyszka. Ładnie jest. Złowiałeś jakąś rybkę, coś ten teraz? Na razie nic. Że przyspieszymy troszkę. Jest, złowiłem buty. Super. To jest to. Ryby, buty złowiłem. Nie, no super. Bez pizdy, drugą parę butów. Nie, no na drzewnicę buty łowię. To jest to, moi drodzy. Buty złowiłem. Jest, rybę, mamy. Druga ryba, elegancko. Elegancko, elegancko. Mamy rybki. Dobrze, dobrze, dobrze. Łów jeszcze cztery lądrzewnicki zostały. Nie krępuj się, łów, łów. Sobie rybę o ten.
oporządzimy i sobie zamrozimy. Proszę bardzo, mały sum. Elegancko. O to nam chodziło. Proszę bardzo, mała rybka. Małą rybkę można to przynęty użyć. O, skarpetkę złowiłem, super. To jest to, czego potrzebowałem i o czym marzyłem. Skarpetka. Ale dobra, no co nie, no narzekamy na to. Na co nam daje, to bierzemy, nie? Bo czy skarpetki, buty to ja wyrzucę, bo na chuj mi to. Dobra, na małą rybkę złów coś jeszcze. Tylko proszę, żeby to nie był but. To, pstrąga złowiliśmy. Elegancko, dobra, weź to wyrzuć. Kurwa, poszedłem na ryby, złowiłem buty, nie wierzę. A wiesz co, weź na tą jeszcze małą rybkę połów. A co tam, jak już tak łowimy, to dawaj. Nie, no, skarpetki znowu. Dobra, nara. Ale mamy to, mamy raz, dwa, trzy ryby takie konkretne. Także trochę mięska będzie, trochę rybek będzie, także jest gitarka. Co ty w łapie trzymasz? A wędkę. A wędkę mogę lać. Ale dobra. Łowienie ryb uważam za... No, może być udane. Coś tam złowiliśmy, także nie ma co narzekać. Która godzina? 22.20. No 30 można powiedzieć, że zaraz skoczy. Także bardzo możliwe, że zaraz, kurde, rano wstaniemy i już będą rośliny do zbioru. No mówię, no tak już miałem, kurczę, jechać, już miałem włączyć nagrywanie, że jedziemy, ale potem jest, kurde, przecież ty. Przecież mamy świeżo, znaczy świeżo, no już trochę rosną se rośliny, tak? Zaraz pojedziemy i zaraz znowu wrócimy i będzie to samo co ostatnio. No pognije wszystko. A tego byśmy nie chcieli. Informacje. Kiełkująca, dobra. Dwa razy użyłem nawozu jeszcze pod waszą nieobecność, to może być git. Aleje to weź się wyczyść od razu. A co tam? Tak sobie też myślę, że będzie trzeba, jak już nam się pokończą tak z grubsza zapasy ogólnie wszędzie, trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby, tak jak kilkoro widzów, pamiętam cały czas o waszej propozycji przy poszerzeniu naszego terytorium i dołączenia tego kolejnego budynku obok, także spokojnie, pamiętam o tym i będzie to wykorzystane, a wykorzystamy to w takiej postaci, że, bo nie skończyłem, trzeba pomyśleć o tym, że no, w przyszłości będziemy musieli posiadać troszkę więcej warzyw swoich upraw. Dlatego będziemy poszerzać też w przyszłości nasze tereny włości. Po to, żebyśmy mogli sobie właśnie elegancko i na spokojnie zrobić konkretne uprawy. Żeby nam żarcia nie starczyło. A te uprawy jak zbierzemy, to mrozimy, nie? Od razu do zamrażarki i mrozimy. Ale dobra, bo mieliśmy filety zrobić z ryby. Dawaj tak, cyk. Gotowanie i gotowanko jest, proszę bardzo. Nie chcę sałatki. Wypakuj zjeta. Nie chcę zjeść surowej ryby. Weź ją przełóż tu. Zamknij to na chwilę. O co, musisz mieć rybę przełożoną tutaj, żeby zrobić z niej filet? Czy o co ci chodzi? Zrób sałatkę, burrito. Kuwa! Ziomuś. Czemu mi nie chcesz fileta zrobić z ryby? Czemu mi nie chcesz zrobić fileta z rybki? Niedobrze. Oprawiony ptak, żaba, niewielki zwierzę, królik. Zasadka, burrito, otwórz puszkę. Opłatki owsiane. Kurde, no. No, zjedz. Jasne. I co jeszcze? Pomyślmy, co my, może nam w ekwipunku potrzeba tej. A bo my deski do krojenia chyba nie mamy, to przez to. Dobra, to bądź co bądź. Nie tu! Kurwa. Do zamrażarki. Musimy ładnie zamrozić, musimy, bo nasze rybki. Z Mudrak sobie przywieziemy jakieś tam, kurte, deski jeszcze. A myślałem, że mamy deskę do krojenia. Ale dobra. Nie jest źle, rybki złowione. Ładnie się, kurcze, mrożą.
Będzie papu na później, masę zjesz, troszkę truskawek. Pić ci się chce, palić ci się chce, jeść ci się chce, wszystko ci się chce. Masz, nalej wody sobie do butelki. Proszę bardzo. No i też po tej wyprawie z Muldrak, też o tym dużo jest gadane, długo i często. Trzeba będzie się w końcu zająć, psia twoja mać, gotowaniem, jakieś konkretniejsze potrawki zacząć się szpącić. Placuszki, nie placuszki. Ale to wszystko w swoim czasie. Kurde no. Dalej tam fajnie, żeby na tym ogródku już to urosło. Będę wdzięczny niezmiernie. Ale to nic no. Niech pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Więc musimy się dostosować. Be like water i te sprawy. Także będzie gitara, dobra. Odłóż to. A na razie ci starczy. Aha, masz jeszcze ślugę. Też próbowałem tu tą kurczelinę zawiesić. Nawet auto przestawiłem, może przez to, że auto na dole stoi pod miejscem, gdzie chcę linę wystawić. No ale nie ma dupa, nie działa. Pytaj się wżyć. Sorry, za szybko pobiegłem. Pocałuj się wżyć, nie ma bata. Niestety. Ja wiem, bez ty jazety czekasz. Spokojnie, pojedziemy. Pojadę, niedługo. Jak tam? Kurde. Dobra, to nie marnujemy czasu. Nie będziemy marnować czasu. Jedziemy zrobić to, o czym mówiłem, czyli jedziemy sobie wyczyścić troszkę drogę. Ze sztywnych nie będziemy stać w tej na chacie jak te debile i marnować czasu. Jedziemy. A, no i jeszcze tak, jeszcze zobaczymy, jeśli nam nie wykiełkują teraz te roślinki. To, no bo ten Humvee jest w lepszym stanie, jeśli mi chodzi o zawieszenie koła. Może koła to tak nie, ale schowek jest lepszy, radio jest w lepszym stanie i w ogóle. Także jeśli jeszcze nam nie wykiełkuje wszystko, no to go jeszcze tutaj później poprzekładamy. Sobie go przerobimy. Z dwóch Humvików w względnym stanie zrobimy jeden w zajebistym. A z drugiego będą po prostu części na wymianę w razie co. Także tutaj też nie ma stresu. Ale dobra, nie mi trężymy. O ty kurde. Nie z tej strony miałeś być, nie? My nie mi trężymy. Jadym. Wyczyścić sobie drogę. Nawet nie będę robił teraz urywki ani przeskoku, żebyście zobaczyli, gdzie już nam, kurczę, sztywne towarzystwo wchodzi na drogę. Także dobra. Dawaj, jadym. Jadym. Zobaczymy. Tu jeszcze ten kawałek jest tak spoko do połowy drogi, ale tu w połowie drogi zaczynają się pojawiać pojedyncze sztuki. Dlatego trzeba się za robotę wziąć w końcu. Wyczyścimy sobie tu, żeby bezpiecznie było. Bo w końcu prędzej czy później, jak tak będziemy to bagatelizować, to możemy się zdziwić. No a z wiadomych przyczyn nie chcielibyśmy się dziwić, tak? To gdzie są te, co tu były wcześniej? Gdzieś w krzaki wlazły, bo tu już kilka sztuk było. Halo? Halo? Dzień dobry? Czy ktoś mnie słyszy? Ty, no poszły gdzieś stąd. Siedzą gdzieś, kuźwa, w krzakach. Dobra. Teraz tak, wyjeżdżamy tu. I sprawdźmy sobie. Tylko żeby nie było, że ja wam nagadałem, że tu pełno sztywnych było, a teraz wszystkie gdzieś poszły, nie? Też były meta-eventy gdzieś w kierunku naszej bazy oczywiście. Więc bardzo możliwe, że gdzieś w lesie są. To jest to właśnie, kurde. Ty, no gdzie są wszystkie? Halo? Halo? Anyone? O! Są. Tak jak mówiłem, kurde, w las poszły. Dobra, panie Humvik, pan se odpocznie. My sobie na razie ręcznie pojedziemy, żeby trochę zwinności podrobić. A, bo właśnie, zapomniałem też wspomnieć, bo kiedyś może mówiłem, że umiejętność w tej grze zwinności rośnie nam tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy jesteśmy w postawie bojowej i idziemy koło zombie. To jest jedyny moment, kiedy rośnie nam zwinność. Taka też wskazówka na przyszłość. Nie wiem, czy już kiedyś o tym wspominałem, ale mówię teraz. Dlatego
nie będę cały czas używał karabinu, czasami też trzeba ręcznie troszkę popracować, bo nasza umiejętność zwinności nie jest na nie wiadomo jakim wysokim poziomie chyba, nie? Zwinność. No, co to jest, panie, przecież to jest nic. Musimy trochę nad zwinnością też popracować, kurde. O, to daj. Rękawiczki bez palców, ale są w stanie ładnym, więc zabieramy. My lubimy rękawiczki bez palców. Dobra, tu w miarę względnie, tu następne. Tylko kuźwa, no nie chciałbym was na moście zabijać. Bo mi zrobicie syf. Halo. Chodźcie. Śmiało. Nie krępujcie się. Przez to musimy trochę tu teren wyczyścić, bo na ryby też będziemy jeździć tu do rzeki. Ty właśnie! Może ja nie mogę pułapki ustawić na ryby, bo to nie była rzeka, tylko jezioro. Ale nie mam przy sobie, więc nie przekonamy się teraz. Ale dobra jest, dawaj. Idzie ci ładnie. Bardzo ładnie, odsuń się, bo ten cię wywróci jeszcze. Ty, gościu, tu jestem, z tej strony, halo. Odczep się. Dobra, mamy to. Elegancko. Tam jeszcze coś pełznie. To chodź, a za ten czas sprawdzę, czy twoi koledzy mają coś ciekawego. Nie mają. Dobra, to chodź. Tak, jestem tu. Tutaj jestem, chodźcie. To z Louisville wszystko wyłazi, kurde. My sobie tu czyścimy okolice, a z Louisville migrują sobie nowe. Spokój. Czego mi się sadzisz? Ty, bo ty masz fajną kurtkę. Ale ją rozjebałem. Nieważne. A właśnie, też taka ciekawostka, ale o tym mi się wydaje, że już chyba kiedyś mówiłem, że jak widzicie zombiaka, który ma fajne ciuszki, które wam się na przykład podobają, no to jeżeli chcecie je w dobrym stanie odzyskać, no to nie walcie go wtedy bronią sieczną, tylko walcie go na łeb obuchową, nie wiem, tam jakimś młotkiem czy coś, albo go przewróćcie i łeb zdeptajcie. To wtedy ciuszków nie uszkodzicie i będziecie mogli sobie, że tak powiem, je ogarnąć z niego. Halo, wyłazić z tych krzaków. Już. A nie, wróć, nie na drodze. Dobra, dawaj. Ty, no ale tej umiejętności zwinności naprawdę nam mało brakowało, więc z łaski swojej mogłoby nam wskoczyć ten drugi poziom. Ja bym się naprawdę nie obraził. Ładny Michael. Pełna kontrola, dokładnie. Zachowaj zimną krew. Dobrze jest. Kontrolujesz sytuację. Dobrze. Pięknie, Michael. Tak, chodźcie. Ładnie was na kupce ułożymy. Ty, a ta zwinność? Powinna wskoczyć nam lada moment. Bo też dzięki temu, że będziemy zwinniejsi, to będziemy szybciej się poruszać właśnie w postawie bojowej. I szybciej będziemy też rzeczy z ekwipunku przekładać i tym podobne. Także to jest bardzo przydatna umiejętność. Chodźcie. Jeb go w łeb. Dobrze, wyłaźcie z krzaczku, wyłaźcie. Po to tutaj, myk, przyjechałem. Wyczyścić sobie drogę. Patrzcie jak wychodzą, ty. Idą, nie? Michael, jesteś naprawdę, sprawujesz się, jak już przestałeś panikować, to naprawdę, stary, jestem z ciebie dumny. Wow, jest, zwinność wpadła, elegancko. Pięknie. Myk. I am the master of macheta, motherfucker. Anyone? Pussies! A, idzie jeden, dobra. O, któryś budzik ma włączony. Dobrze, graj. Ściągaj mi tu syf z okolicy. Ale Michael, muszę ci powiedzieć, że ty się z tą maczetą naprawdę wojownik zrobiłeś. Kurde.
Dobra, dużo sztywnych będzie do przejrzenia, ale to zaraz. Dobrze jest, budziku, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Ściągaj mi tu ich, dawaj. Another one. Another one. Pięknie. Kurwa, nie widziałem, że ich tyle na tej drodze jest. Masakra. Uzbierało się tego syfu. Ale dobrze, dobrze. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Myk, myk. Co, cwaniaczki? Ty, ja chcę ten kapelusz. I want this hat. Yes, i go nie zniszczyłem. O ty kurde. Tak od dupy strony. Mama nie nauczyła kultury? To ja cię nauczę. Spokój. Nie no, jedzie elegancko, naprawdę. Myk. 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 Pięknie, ale się uzbierało tego, masakra. Już? Pięknie, Michael. Powiedz mi, jak teraz wygląda twa zwinność? Ale ona powoli rośnie, ja pierdolę. Masakra. To akurat jest troszeczkę przegięte, że ta zwinność aż tak powoli idzie do góry. Mogliby się troszeczkę... Nóż myśliwski? Daj. W sumie te zegarki, ja mógłbym je rozbierać, kurde, rozkręć wszystkie. Części elektryczne przydadzą się do napraw agregatu. Także też trochę marnowałem zasoby. Ale... Co się odlecze, to nie ucieczę. Tutaj macie coś ciekawego? Nie. Zwykłe zegarki, których nie mogę rozebrać. Tutaj. Do you have something interesting? Nie. Dobra, i jeszcze tutaj ten segment wasz. Zegarek jeden, ale dobra, to mi się nie chce go rozkręcać. I tu rękawiczki długie, ale rozdupcone. Dobra, to weź ten jeszcze zegarek jeden na rozkręć. Dla świętego spokoju. Dobra. Okej, okay, jedna sekcja drogi wyczyszczona. Jedziemy dalej. Ej, wy. Halo, halo. Dzień dobry. Dawaj, Michael. Piękne, pełne skupienie, ale no, widzę, że głodny jesteś. Już nie masz takiego pierdolnięcia, jak wcześniej miałeś. Łoty! A żeście chcieli mnie zaskoczyć? Dobrze. Pięknie, Michael. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, czy plus? Nie macie nic ciekawego. A wy? Też nie macie nic ciekawego. Łeto. Bidnie, a wy? Mapa Mars Ridge. Jezus, masz tą mapę, sprawdź. Chociaż jestem pewny w 100%, że mapę Mars Ridge już sprawdzałem, ale dobra. Okej. Okay. O, ja przepraszam, że panią pominąłem. Wybaczy pani. Już pani nie czuje się pominięta. Dawaj, Javi. Jedziemy do przodu, zobaczymy, czy tam z przodu coś jest. Wiem, że jesteś głodny. Uspokój się. No, kilkoro widzę lezie. Dobra, zaraz do was wrócę. Tylko wyjdźcie mi ładnie na drogę. Dobra, względnie czysto. Złamałem. Leżeć. Nasza maczeta, której nie można naprawić, zaczyna się rozpadać. Nic, taka kolej rzeczy, nic nie trwa wiecznie, nic nie jest niezniszczalne. Siema, 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 jeszcze wami się zajmę, oczywiście, że się wami zajmę. Kim bym był, gdybym was pominął? Jep. Jep. Tu jestem, tempaku. Odsuń się od mojego Hamwika. Nie masz co z życiem robić? Już mi auto obijał?
tam jeden z tyłu idzie. Jedny beret. Dobra. Ty! Przecież tyle was tu tyle nie było. Mi w krzokach się kuźwa ukrywacie. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Specjalnie dla was tu jestem. Spokojnie, Michael, przyjedziemy do domu, to się najesz. Ten co leży, to co niech leży. Ładnie, ładnie. Nie musisz tu przychodzić. Dobra. O, dobra, weźmy jedną łuskę, żeby nie było. I jest ładnie. Sytuacja opanowana, mi się wydaje. Tutaj z grubsza dróżkę sobie wyczyściliśmy. Trochę tego padło. No. No. Teraz jest gitarka, dobra. No i pół dnia nam zleciało na czyszczeniu drogi. Skąd wy się tu kurde wzięliście? Ale to jest właśnie pominę. Chodźcie, chodźcie. Przed sekundą tu byłem. Ale to nic, czyścimy drogę, to czyścimy drogę, dawaj. Plecy. Plecy czysto. Dawaj. Ładnie. O, to było piękne. No, tylko tu jest właśnie niebezpiecznie. Pod tym kurde względem. Dobra, zbulwersowałem się. Znaczy zbulwersowałem się. Starczy tego dobrego. Już? Żeście się uspokoiły? No. Amunicji do kałacha mi nie zabraknie tak szybko, także frajerzy, macie pecha. Szlugi. Dawaj, szlugi. Złoty cyfrowy zegarek, dawaj go. Czemu nie wziąłeś? No. Another one. Kurde. Michael. Michael. Tam są jeszcze. Dobra, jedziemy z nim. A, ty. Przeładowałbyś. Fajnie było z twojej strony. Na pewno by się nikt nie obraził. Już? Dobra. Chyba powinno być teraz względnie przynajmniej tu. Dobra, nie gadam, że powinno być, bo co to powiem, to coś nowego wyłazi. Dobra. Ale będzie gitara, jadę do domu. Jedziemy do domu, pan maszynę. No bez jaj. Nie ominę was. Już? Ty, patrzcie to, no tutaj trochę tego żeśmy zabili do teraz. Dobra, ale sprawdźmy, jak sytuacja wygląda, czy tu nic nowego nie wylazło z krzaków. Jest luz. Dobra, póki co jest luz, okej. Można powiedzieć, że troszkę sobie wyczyściliśmy drogę dojazdową. Prawdopodobieństwo hordy pod chatą zmniejszą o kilka procent. Dobra, dobra, ty tu mi nie świruj. Aż dotlę się, już jedziemy jeść, spokojnie. Już jedziemy jeść, kto wie, może se sałateczkę jakąś zdrowotną zjesz, bo w końcu może coś już urośnie. A jak to mówiłem, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Ale spokojnie, wyprawa do Muldrak będzie, 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 będzie. Garaże wszystkie opierdzielimy, tam w magazynach jeszcze coś gdzieś nam zostało nieruszone, to też opierdzielimy. Dużo miejsca na tirze jest, także... No i po to też między innymi wziąłem młot wybrzeżeniowy, żeby szybko rozwalać te skrzynki w magazynach i dostać się do tych skrzynek, które są z tyłu,
których nie można pierwotnie normalnie do nich się dostać, także ten temat też będzie załatwiony. Także luźno, bluźno. Ale dobra, nie pierdzielimy, jedziemy do domu, zaraz będziemy na miejscu. O, jeszcze tutaj mamy trochę materiału do wyładowania, ale to tam pierdółki już tylko zostały. No i powiem ci, że troszkę cię przeciągnąłem, kurde. Masz prawo być głodny. Ale spokojnie, zaraz cię nakarmimy. Trzeba będzie poszerzyć tutaj tą drogę, bo się wąsko już robi. Tu w ogóle na tym boisku jaki las wyrósł. Ale dobrze jest. Dobra. Jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Nie ma to jak w domu. Bardziej jak jeszcze zwiększysz prawo bezpieczeństwo. Także miodzio. Dobra. Prr. Odpocznij se. A my zanim pójdziemy coś zjeść. Ty, prr. Brama sama się zamknie. He? No, weź się w garść. Kurde. Dobra, uprawy nasze, powiedzcie jak tam jest, kurde no. Pomidory się już pojawiły zielone. Także to już w każdej chwili w pełni wyrośnięte. No, pomidory też zaraz będą do zbioru. Także spokojnie. Zawczas możesz się przeładować. Chodźmy jeszcze szlugę do Janusza zajarę, zanim pójdziemy jeść. Pochwalić się naszym osiągnięciem wyczyszczenia drogi. Siema Janusz, jak tam się leży? A już ty odpoczywasz, że się męczę, nie? A se kawki łyknę. A, dobre, dobre. No, tak to wygląda Janusz. Wyczyściłem względnie drogę. Weź przeładuj na pełny magazynek, a ten doładuj. Właśnie o to chodzi. No, wy tam ładnie rosnąć. Jutro macie być do zbioru, mnie to nie interere. Nie było lipy. Jak tam, panie Tirze? A butla... Kurwa, tu jeszcze jedną butlę z gazem mamy, ty. Chodź tu. To w sumie, jakoś możemy ten czas, kurde... jak to się mówi? No. Nie będziemy czasu marnować na czekanie, aż rośliny urosną. Coś będziemy robić ciekawego. Ciekawego, pożytecznego. Ale najpierw tak to odłóż tutaj. Tutaj tak są wszystkie zapasy, blachy, tego typu rzeczy. Więc stwierdziłem, niech to sobie tutaj leży. Dobra. A tak, Gertrudzia, ja cię do końca nie wyładowałem. Tu ci trochę blach zostało jeszcze, takich pierdół, tak? Tak. To sobie na razie tu, misiu, stój. Bo ja muszę sobie ogarnąć. Podstawa, to idziemy coś zjeść, bo ten zaraz nam padnie. Ty, agregat, jak tam u ciebie sytuacja? 77, a, dobrze jest. No i co, no spawanie, kurczę. Ten szósty poziom trzeba będzie też w przyszłości pomyśleć. Bo szósty poziom nam jest potrzebny do napraw, a nawet chyba siódmy. Kurde, jak siódmy poziom, to trochę dużo. Chodzi o naprawę naszych tych, no, kurwa, nie na ziemię, debilu. Chodzi nam o naprawę przede wszystkim cysterny na wodę i na paliwo, bo na paliwo akurat, szczególnie na paliwo, no to cysterna jest w takim sobie stanie. Ten kapelusz kowboja nam odłóż gdzieś tu. O, cyk. Dokładnie, złoty zegarek dla szpanu. Włóż na lewą rękę. A ten czarny, zwykły to rozbierz. Wsiora z takim. No, świruje. Odłóż to. I mój drogi, tak, masz to. Pierdółki masz do wyrzucenia. Fajki można zostać tu. Fajki muszą być blisko nas, wiecie o co chodzi. Dobra, chodźmy na dół. A, jedzenie, kuźba. Dobra, bo ty jesteś zajebiście głodny. Ale spokojnie, już uprawki rosną. Już nic nie pognije, specjalnie po to czekamy. Sos grzybowy, zupa grzybowa, 160 kalorii, do 120, 570, 300. O, jest, puszka z tończykiem, otwórz.
Trochę tych puszek będziesz musiał zjeść. Ale nie marudź. Puszka z tuńczykiem kolejną otwórz. Cieszę się, że masz co żyć. Gorzej by było, jakbyś nie miał. Wtedy mógłbyś się ziomuś martwić. To z Boloński 540, dawaj to. Ale spokojnie, przyjdzie czas, będziesz ładnie się odżywiał, sateczki. Nawet ci z czasem ciasta zaczniemy piec. Ty, ale ja budzika nie chcę mieć włączonego, wyłącz to gunwo. Dawaj jeszcze jedno sosu bolońskiego. To ładnie ci podbije tu kalorki. Dawaj, cyk. Dawaj, dawaj, nie pierdol. Dobra. I tak jeszcze, żeby podczas nam grzebania przy aucie nie zgłodniał. O, jeszcze pierdzie, jeszcze jedną puszkę. Dobra, odłóż to. Dobra, jesteś posilony, nasilony. Wszystko gitarka. Tak, zapobiegawczo bym cię jeszcze prosił. Jeszcze bym cię zapobiegawczo prosił. Jeden wyciągnij, po co mi wszystkie? Weź połowę. Dobrze. Odłóż na skrzynkę, na półeczkę. Dobrze. Otwórz wszystkie 10. Schowaj. No i myślę, że 410 naboi powinno nam styknąć. Kałaszku, ty jesteś naprawiony w 100%, dobrze. Ale jak będziemy chcieli iść na tą wyprawę, to trzeba będzie zmienić broń białą, bo nasza maczeta nie dość, że nie można jej naprawiać, a szkoda. To zaraz się rozdupcy. Ale jeszcze tak, bo my mamy w planach wyjazd do Muldrak. Więc tak, zapobiegawczo do przodu. Już wystaw tira na zewnątrz. Bo już linę tutaj zbudowałem, jak widać. Zrobiłem podejścik i można już sobie normalnie wchodzić. Także wystawiamy sobie tira. Tir będzie czekał na swój wyjazd do Muldrak. Niech nam tylko roślinki, kurcze, urosną. No, a ty sobie tu już stań. Już czekaj na wyjazd. Teraz tak. Ty. Close the gate. Exactly. Chodźmy tutaj. To zamknij. Siema, panie policyjny. Tak, pamiętam, że muszę ci silnik naprawić. Nie panikuj. Dobra, dawaj. Dawaj. Okej. Powinno być luz, bo tu i tak nic nie przejdzie. Tutaj nie biegnij, bo przeskoczysz. Dobrze jest. No i gitara. Nie bagażnik, tylko tu po linie do góry, do domu. No. Przydałoby się jeszcze taki drugi kontenerek ściągnąć do tyłu, na drugą bramę i jesteśmy bezpieczni. Fuj. Dobra. Casingi, tego nie odłożyłem. Skleroza nie boli. O, tu już kurde, skrzynki w magazynie też pełne, ale okej. Okay. Tak, ty. O, ty kurde. Tak się bawisz? Nóż myśliwski, wiadomo gdzie. Do broni białych, proszę bardzo, cyk. I teraz tak, pełne skupienie, mój drogi. Ty, mój drogi kremówko. Nie jesteś w opłakanym stanie krytycznym. Ale w sumie... Nie, no w sumie nie opłaca się przekładać, bo co, tu tylko bak jest w takim sobie stanie. Ale bak to nie problem, bo bak można wyciągnąć i pospawać. Zawieszenie jedno z tyłu też takie sobie jest, znaczy hamulce, ale to też można naprawić. I tu jest schowek 100%, radio 100%. A tu jest ogrzewanie, 35%, no jest pierdolnięte ogrzewanie. A tu ogrzewanie, powiedz mi, jak wygląda? Tu też nie jest lepiej. Dobra, to nie przekładamy. Ty czarny pójdziesz na części. Aha. Czarny pójdzie na części, a kremówka zostaje. Kremóweczka jest naszym głównym. No a z czarnego co? Zawieszenie, hamulce. Muffler. No, ty idziesz na części czarno, mój ty.
To wiecie co? Czekaj, musimy tu zrobić troszeczkę, poprzestawiać ten burdel. Co ty masz tu z tyłu? A ty masz drzwi do ciężarówki. Dobra, trzeba o nich pamiętać. Weź wsiąść nakładka. Kurwa. Ups. No, cofnij sobie tak gdzieś tu. Co ty? I to jest właśnie to, że kład jest taki częściożerny, jeśli chodzi o części silnikowe. Dobra, stój se tu grzecznie, ładnie na uboczu. Teraz ty, mój drogi. Chodź, cię przestawimy. Troszkę. O. Dawaj. Dobra. I ty, mój drogi, jako że muszę cię na części rozebrać, to ci muszę stąd wystawić, bo jak cię kuźwa tu rozbiorę, to później cię stąd nie wyciągnę. A wolałbym uniknąć niepotrzebnej męczarni z czymś takim. Nie masz nic, jesteś pusty, tak? Co robi tutaj na ziemi gdzieś szyba przednia do aut typu ciężarowych w bardzo dobrym stanie? Zresztą. Nie pytam. Dobra. Chawiczku. No bo ja bramę tą zastawiłem. A dobra, to nic. Wszystko spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Wróć. Mam cię rozbierać. Ale kuźwa narzędzi nie wziąłeś. Chociaż nie, na Gertrudzie są. Dobra. Nieważne. Wiem, chamwiczku, przydałeś się, ale potrzebuję części zamiennych. A nie będę dwóch chamwików naraz naprawiał, bo to nie ma sensu. Jeszcze w świecie gry pełno chamwików też jest. Także luźno. O, pójdziesz tu. Na parking od złomowych aut. To są auta, które są przeznaczone na rozbiórki bądź na części. Dobrze. Tak to widzisz, Michael, wygląda. Świat się kończy, a robota dalej leci. Nie ma srania po obejściu. Chodź, Gertruda, tylko czekaj, pewnie się, że masz tę część, masz czym. Klucz nastawny, klucz do kół, podnośnik jest, dobra. Chodź, Gertrudzia, jedziemy rozebrać pana Hawika. No niestety, ale trzeba go rozebrać. Jep. O, Gertruda. Ło! O, mnie zawinęło. Dobra, już jedź. No i ładnie to wygląda, kurde. Tylko nie, jak już te rośliny urosną, psia twoja mać. Już też bym chciał pojechać do tego Muldrak. Niech się dzieje akcja. Ale dobra, no nic, niektórych rzeczy kurde nie przeskoczę, niestety. Dobra, daj mi tak, to. Wiem, że idzie ci ciężko. A jak nie ty, to kto? No i co, Hawik? Pokaż, co tam masz do wyciągnięcia, to ci wyciągnę. Koła w dobrym stanie, dawaj je. Mechanika, mamy książkę przeczytaną? Mamy, dobra. Dobra, myk. Jedno koło. Drugie koło. Dobra. Teraz, mój drogi, koła na pakę. Zapasowe będą, dobrze. Z ta kuła wyciągnęliśmy hamulce. Ten stówka, wyciągnij go, tylko please, za pierwszym razem. Nie popsuj. I believe in you. A i moja wiara w ciebie była o kan dupy rozbić. Michael, kurde. No, dobra, może być. 68. Ty sobie w dupę mogę wsadzić. Ten jak wyciągniesz stówka zawias, znaczy zawieszenie i tu hamulec 70, to będę zadowolony. No, jestem z ciebie zadowolony, powiedzmy. Daj, cyk. Stricte części pod chamwiczka będą. Dawaj, zawieszenie lewe, dawaj. Stówki jakbym nie wyciągnął, kim bym był? No, Michael, nie rozpieprzaj rzeczy. Ja pierdzielę, Michael, wstyd mi czasami za ciebie.
Czasami jestem z siebie dumny, a czasami jest mi po prostu wstyd. Dobra. Spokojnie, spokojnie, jeszcze nie skończyłem. Zawieszenie mamy, to mamy, to mamy. Tutaj jest zawieszenie z przodu i hamulce też są w zajebistym stanie. Drzwi przednie, a szyba przednia lewa 95-95. Daję te szyby. Jak najbardziej szyby w takim stanie też biorę. Dobrze. Dobrze. Ładuj to, ładuj. Elegancko. Elegancko, co by tu jeszcze? No tak, te koła. Koła, wymontuj. W ogóle te run flat tajery można naprawiać? Ty, można. Ty w jakim jesteś stanie? Ty byłaś w tym lepszym stanie, to ciebie jeszcze mogę wziąć. Jak jesteś w takim wypadku, taką jeszcze można podreperować. Hamulec teraz wyciągaj. Michael! No. Musisz popsuć. No patrz, kurwa, młocie jeden, no. No. Powiedzmy, że ci wybaczą. Ale tylko powiedzmy. Dobra. Tu zawieszenie też stówka, ale tu koło jest do dupy. To koło tu zostanie. A, ściągnąłeś to koło, weź wyrzuć. Daj mi zawieszenie. No, kurde. O, może być. Dobra, teraz tak. Wyładuj, wyładuj. No i mamy dla Hamwika zamiennych części bardzo dużo. To mi się niezmiernie podoba. No to no jeden biedny przypłacił tu życiem. Ale nic, no tak to wygląda. Dobra, weźmy jeszcze, wsiądźmy do niego, żeby on opadł na koła. Na dupę, w sensie, że opadł. O, właśnie o to chodziło. Żegnaj, mój drogi. Przysłużyłeś się, społeczeństwo. O, pal Gertrudzia. Dawaj. Jedziemy do domu. 21. Miejmy nadzieję, że nam w końcu roślinność, kurde, nasze warzywka kochane urosły. Jak ja tu, kurwa, miejsca nie ma krzywo. Daj. Daj. Dawaj. Dobra, wcisnęliśmy się. Bramę zamknij. Rura. No, ale też dzięki temu, że tak samochodami działamy, to proszę bardzo, naprawa pojazdów zaraz nam wpadnie. Także miodzio, miodzio. Zaraz się zapalisz, spokojnie. No. Dawaj. Dobra. Jest. Gertrudzia na miejscu. Sprawdźmy sobie, jak to sytuacja wygląda z bezpieczeństwem. Czy tutaj się nic nie kręci? Nie widzę, żeby coś tutaj się działo. A co tam jeszcze taki mały spacerek dookoła? Sprawdzimy sobie. Wszystko jest ładnie zrobione. Ale dobra, nie jest źle. Wszystko mamy przygotowane. Czekać tylko, aż rośliny urosną. A już praktycznie... wróć. O, w dupę. Sorry. No, poważne obrażenia. Ups.
No trudno, zrąbałem się, ale żyjesz. Nie jest źle. Teraz tak, tu już wszystko kiełkuje. Także gościu, sądzę, że jutro już powinno być dobrze. O, pa, truskawki są jeden do zbioru. Dawaj je. A co tam? Już ci odciążam, no wiem. I te narzędzia moglibyśmy też odłożyć. Dobra, truskawki, cyk. No co, moi drodzy, jestem zadowolony. Coś tam dziś zrobiliśmy. Ale dzięki śliczne za uwagę. Widzimy się w następnym materiale. Już najwyżej poczekam, niech to wszystko urośnie i już będziemy się widzieć w drodze do Muldrak, bądź na miejscu w samym Muldrak. Ale jeszcze raz, dzięki za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku.